witajcie ludzie, z tej strony Enerpilot, to jest kolejny vlog na moim kanale, więc przenosimy się w czasie, bo dzisiaj moje stanowisko prasy, pracy, więc teraz będzie inna perspektywa. Więc co, tak jak już wam mówiłem, teraz będziemy się widzieć właśnie z innej perspektywy. Już oczywiście będzie to telefon, może czasami część, ale jestem kurczę niedawno po WF-ie, więc nie jestem jakimś dobrym kamerzystą, ale może zacznijmy po prostu od drzwi. No tak wyglądają moje drzwi, po prostu jakiś plakat Cristiano Ronaldo, tak, jestem ogromnym fanem piłki nożnej, będziecie mieli tu ogrom plakatów. Macie tutaj oczywiście moje drzwi, macie tu plakat z Wiedźmina, Neuera, jakieś tutaj takie zwykłe drzwi jak to u każdego. Co mamy dalej? Mamy tutaj oczywiście taki mój zakątek, jest tutaj koszulka turniejowa, Jaworzno 2015, tak jak grywam na turniejach. No i za nią mamy takie kurcze miejsce, fajne naprawdę, macie tutaj CD Action, macie tutaj moje gry, tak wygląda, tak wyglądają moje półki z grami, wszystkie na dół. Tam są, nie wiem, książki, różne gry, tu macie różne, tu jakieś FIFA i tak dalej. Przechodząc dalej na drugą stronę, macie tutaj to, co zawsze widzicie na filmach. Jest to po prostu moja komoda, na której trzymam gadżety z piłkarskiego świata. Mamy tutaj jakieś szaliki Porto, Polski, jakieś te, nie jestem kibicem BVB, po prostu takie coś zawsze dostaję od mamy czy od siostry z Niemczech. Mamy tutaj na przykład koszulkę z moim nazwiskiem, nie będę pokazywał, ale pewnie kiedyś wam pokażę. Mamy tutaj, nie wiem, jakąś książkę, na przykład Carlosa Teveza, mamy tutaj rękawice, multum szalików, multum kart, książek, naprawdę dużo. I oczywiście multum, naprawdę multum plakatów, jak widzicie nawet tam jest po prostu pełnia. Tu oczywiście jest, na przykład, nie wiem, mogę wam tutaj pokazać, tu jest moja, nie wiem, kurczę, no po prostu... której grałem na przykład rok temu na turnieju i mam na niej również też autograf żółtej Sheiry z Porto, taki sobie fajny autograf. Tutaj jest moja oczywiście też również takie Hall of Fame, można by powiedzieć. Czekajcie, może ostrość złapię większą, ale dobra, jest dobrze. I co my tutaj dalej mamy? Tutaj na przykład jest worek bokserki, tak, czasami lubię sobie poboksować prawie codziennie. Jakaś szafka, jakieś tam duperele. No i przechodząc już do mojego miejsca stanowiska, to widzicie tutaj całe wszystko, tak? Są dwa monitory, jest mój słynny laptop, który się zawsze rozłącza. Macie tam na dole PC, tak, krzesło, na krześle zawsze są dwie bluzy. Ja gdzieś wychodzę po prostu grać. No i mamy tutaj mojego PC-ta, tam na dole właśnie. No i co my tutaj mamy? Tutaj jest telewizor. Nie używam go jako monitor. Tam macie, nie wiem, białko na przykład, jakieś wafle, jakiegoś kociaka z tego, z Egiptu, od mamy. Macie tutaj tego słynnego laptopa, na którym czytam czat. Macie tutaj shakera, jakieś tam duperele, widzicie kamerkę, którą nagrywam. No i mamy tutaj klawiatura, klawiatura od Genesisa. Oczywiście podświetlana, myszka, V4, VN4 czy jakoś tak. Tutaj jakieś G501, słuchaweczki, mikrofon. No i oczywiście najważniejsze, mój ekran, główny monitor, 23 cale LG. Taki mi starczy, nie potrzeba mi, że... Czekajcie, bo teraz palcami, kurde, co jest Enruk z tobą? Tutaj mamy jeszcze jakieś plakaty, kolejne koszulki, kolejnych klubów. Tu jest Besiktas, szalkę, Polska jest pod spodem. No i jeszcze tam macie na górze piłki. Jest też kolejna koszulka turniejowa. No i przechodząc dalej, mamy moje okno, tutaj kolejne. Kolejny kurczę, nie wiem, można by powiedzieć, rzecz związana z Porto, jak widzicie jestem ogromnym fanem, więc macie tutaj flagę. Widoku z okna, nie wiem czy wam pokazywać, tutaj macie oczywiście kaloryfer, jakaś piłka, plecak, nazwisko kurczę zasłonie i tak na filmie. No i macie, nie wiem, pokażę wam taki widok z okna, więc nic ciekawego tu nie ma. To co, to by było na tyle w sumie z mojego stanowiska, tak więc mam nadzieję, że vlog się podobał. Takim akcentem kończymy tego vloga, tak więc mam nadzieję, że vlog się podobał, że... Zostawicie oczywiście coś po sobie, piszcie następne tematy do vlogu, może coś fajnego się kolejnie wybierze, kurczę, butelka mi spadła, ale co tam, tak więc. Dziękuję, że oglądaliście, mówię, rób, trzymajcie się, do następnych, czekajcie, bo ja się chowam, hejo, papa i serdeczny żółw.